co za kosa. To ani na grzyby, ani na ryby. Cześć wszystkim. Ja się nazywam Andrzej, a mój kanał AK It's My Life. Jak zwykle wybrałem się na nagrywanie jakiegoś filmiku i wieje. Mało tego, nie wziąłem żadnego mikrofonu, więc dźwięk nagrywa się z telefonu, mikrofonu telefonu. Zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli coś tam się nie dogra dobrze, to najwyżej dogram poza filmem. Teraz idziemy porzucać magnesem. Lokalizacja. Pozdrawiam tutaj Mańka, kuzyn Miguel. Lokalizację na co inne, ale co prawda ja idę porzucać magnesa. Zobaczymy, co tam będzie. Zbliżamy się do miejsca. Miejsce wygląda tak. Marne szanse, żebym tu porzucał magnesem. Ale cóż, spacerek dobrze zrobi. Przejdę tu naokoło, zobaczymy, jak to wygląda. Fajna miejscówka. Może tutaj rzucę coś. Magnesikiem, nie magnesem, bo magnesik jest taki. Zobaczymy, co tam się nie jest. Oprócz opony to tutaj nie ma nic. No. Zobaczymy to dwa razy, zobaczmy co tu jest. Thank you.
pozytyw z tego wszystkiego jest taki, że fajnie posłuchać żab i tych ptaków. O, i kaczka nawet jest. Dobra, nic tu nie znalazłem. Nic z tego nie będzie dzisiaj. Ponoć są jakieś majowe grzyby. Nie wiem, czy to prawda. Nie wiem gdzie i nie wiem, czy są. Tak słyszę, czytam w internecie, że są majowe grzyby. Trzeba byłoby to sprawdzić. I lecimy z powrotem. Stamtąd przeszedłem jakieś 500 metrów, samochód. No i co? Miało być wyciąganie złomu. Ale za to miejsce na co inne tutaj jest. Sprytne oko wyłapie, to będzie wiedzieć. No i byłoby wszystko. To już z ręki wam dogrywam, ale przechodząc tutaj, tam szedłem, wchodząc tutaj, zaczynając film, ale nie zauważyłem tego. Co za kosa, to ani na grzyby, ani na ryby. No to jakieś znalezisko jest. W tym filmiku to już drugi raz, cześć wszystkim. A z tego względu, że taki pleciony trochę materiał. Trochę będzie było z rzucania magnesem. Kto ogląda mój kanał, ten wie, gdzie już jesteśmy. Jesteśmy na moim prawdziwkowym polu. Teraz idziemy, dzisiaj idziemy szukać grzybów, bo ponoć są. Wchodzimy jak zwykle w tym miejscu i lecimy. Widzimy się. Miejmy nadzieję, że widzimy się przy jakimś grzybku albo przy jakimś fajnym widoczku. Wszystko ładnie, pięknie. Człowiek by sobie pospacerował po lesie, posłuchał tych ptaszków, ale nie bardzo można. Tutaj zrobili farmę fotowoltaiczną, czy jak to nazwać, i jeździ ciągnik, ora trawę między nimi, no i zagłusza wszystko. No cóż, chodźmy dalej, zobaczymy, może coś tutaj się znajdzie. Gdzie sobie w tej okolicy by tych prawdziwków tutaj kiedyś żeśmy nakosili z synuciem. Dlatego prawdziwkowe pole to się nazywało. No ale dzisiaj to tutaj nic nie ma. Bo będzie tylko spacerek po lesie. No i znowu nie będzie materiału do odcinka. No cóż. Dobra. Teraz do tamtego dębu. Później tamten mały lasek. Tam kółeczko i na drogę i powrót. Zobaczymy, co się wydarzy po drodze. Tutaj też było tych prawdziwków. To jest to miejsce. No, dzisiaj nie ma nic. Ale takie małe spostrzeżenie, drobne. Nie licząc tego ciągnika, co tam jeździ. Nie wiem, czy go słychać. Mam nadzieję, że nie.
no to w maju lepiej się spaceruje w lesie niż tam we wrześniu, czy w listopadzie, czy tam w październiku. Wiem, że nie po kolei powiedziałem. No. To jest tak przyjemnie. Świeże ślady jakiegoś zwierzaka. Może jakieś poroże się znajdzie. Fajnie by było. Dobra, idziemy dalej. Już przestał jeździć chyba ten ciągnik, bo już go nie słychać. I zrobiło się przyjemniej. Co prawda dalej nic nie znalazłem. Ale co, spacerek po lesie. Czemu nie? Zastanawiamy jedna rzecz. Przeszedłem obok. Kto i po co kopał tą dziurę? No już wcześniej mnie to zastanawiało. Ale dzisiaj widać to ewidentnie, że to kopane, nasypana ziemia tam. Tutaj. A tutaj nie. Więc ktoś kopał na lewo i na lewo. Tylko co kopał? Ciekawa rzecz. Tutaj też taka dziurka jest mniejsza. O, widzę tam coś świeże rozkopane. Widzicie to? No, podejdziemy, zobaczymy. No, wyglądało z daleka jak świeża ziemia, no i tak chyba jest. Ale ziemię wywaliło, drzewo się zrzuciło chyba. Trudno stwierdzić, nie widziałem tego wcześniej. Ale nie ma dziury. Ciekawa rzecz. Następna ciekawostka. Idziemy dalej. Fajna krawka. No tylko tyle. Fajnie ptaszki śpiewają. Nie wiem, czy słychać, czy nie. Trochę ucichły. Na razie spacerujemy. Tu widać mój cień. Zobaczymy, może coś się znajdzie, może nie. O, następna dziura. Dobra, nie będę wam dziur nagrywał, bo nie o tym miał być film. Lecimy dalej, zobaczymy. Test kamerek. Tutaj nagrywam telefonem na takim gimbalu. Tutaj nagrywam taką starą mantą, gdzieś znalazłem starą kartę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać z perspektywy tej kamery. Jak to w ogóle widać. Tutaj jakiś odyniec pewnie rył. Mam nadzieję na myśli dzika, nie odyna. Ciekawe, jak to kolorki będzie widać. Powiem tak, miałem tą kamerkę, ale tylko kupiłem ją po to na Energylandię. To i tak to najlepiej nie wyszło, ale cóż, jakie pieniądze, jaki film. A tu się nagrywa widoczek. Film złowienia magnesem. Nie wyszedł, bo nic nie złowiłem, bo nie było w czym. No dobra, film z majowych grzybów nie wyszedł.
bo nic nie znalazłem, mimo tego, że w dobrym lesie jestem, ale nie o tej porze. Może to połączę z jakimś filmem, jeżeli już, to może jakimś wrześniowym, październikowym, co będzie. Zobaczymy, jak się uchowa ten materiał, to może coś będzie, jak nie. A byłby ten materiał jednak opublikowany, to zostawcie co trzeba. No i co? Cześć, pozdrawiam, na razie.